Sponsorem programu jest PKN Orlen. Napędzamy przyszłość. Witam Państwa bardzo serdecznie w Studio Polaków Telewizji w Polsce.pl, takim miejscu, takiej platformie, na której możemy porozmawiać, pogadać, pożalić się, opowiedzieć o swoich problemach, o problemach współczesnej Polski, współczesnej Europy. Każdy z Państwa może porozmawiać z ulubionym swoim dziennikarzem, może na przykład ze mną, tak jak dzisiaj, może z Edytą Hołdyńską, Marcinem Wikło, Markiem Pyzą. No właśnie, ten moment, w którym rzeczywiście możemy zadać sobie pytania, możemy siebie wysłuchać. Jak to zrobić, drodzy Państwo? Ano, wystarczy mieć telefon i ten telefon musi być uzbrojony, drodzy Państwo, w aplikację, którą bardzo łatwo pobrać z internetu, która jest naprawdę bardzo prosta w obsłudze. A jak ona działa, jak to wszystko wygląda, zobaczmy na krótkim filmie. Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków? Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację Sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj Studio Polaków. Kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu. Zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie twojej rozmowy z dziennikarzem zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze Studia Telewizji w Polsce.pl. No właśnie, drodzy Państwo, widzicie, że nie jest to jakoś szczególnie trudne i skomplikowane. Bardzo serdecznie Państwa zachęcamy. W oczekiwaniu na pierwszy telefon naszego gościa zrobimy sobie, drodzy Państwo, subiektywny, okropiennie subiektywny przegląd prasy, że tak powiem, mojego autorstwa. No więc zaczynamy, drodzy Państwo, tradycyjnie od brukowców. Gazeta Wyborcza, drodzy Państwo, Gazeta Wyborcza i bardzo sympatyczna manipulacyjka, bo przecież jeżeli dziś jest wtorek, to musi być jakaś manipulacja w Gazecie Wyborczej. Miasta wycofują się z inwestycji i liczą straty. Sale gimnastyczne, przedszkola, drogi, tramwaje i stadiony. Miasta w całej Polsce będą musiały wstrzymać inwestycje. W ich budżetach zabraknie łącznie ponad 7 miliardów złotych. To efekt wprowadzenia przez PiS zerowego PIT dla młodych. Drodzy Państwo, czyli tak, coś, co jest już zaplanowane w budżecie gminy, czy tam rozpoczyna się już inwestycja, czy zebrane są środki, głównie unijne, bo to też o tym trzeba powiedzieć, jest już od wielu lat. Tymczasem nagle, bo parę tygodni temu rząd ogłosił, że będzie mniejszy PIT dla młodych ludzi, nagle z tego trzeba wszystkiego rezygnować. Czy plany wyrzucić do kosza i tak dalej. Drodzy Państwo, bujda. Inwestycja, która jest zaakceptowana, która jest zaksięgowana, która występuje w planie budżetowym na ten rok, musi być wykonana, szczególnie że przeważnie nie jest ona w 100% z inwestycji gminnych, nie jest ona, drodzy Państwo, z jakichś pieniędzy, które nagle spadają z nieba i w związku z tym, że w kwietniu spadły jakieś pieniądze z nieba, no to w maju rozpoczynamy budowę sali gimnastycznej. Kolejna manipulacja, drodzy Państwo, jakich naprawdę ostatnio w Gazecie Wyborczej wiele. Co jeszcze, drodzy Państwo, w naszym brukowcu numer jeden? No Kuchciński się tłumaczy. Nie łamałem prawa, oświadczył w poniedziałek marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Przeprosił za to, że zabierał rodzinę na pokład rządowych samolotów i zapłacił 28 tysięcy za lot, z którego skorzystała tylko jego żona. Wczoraj marszałek Kuchciński wyszedł
do mediów, rzeczywiście ukłonił się, przeprosił, powiedział, że jeżeli ktokolwiek czuje się urażony tymi niestosownościami, bo rzeczywiście niestosowności tutaj występowały i nie ma co temu przeczyć, sam marszałek to potwierdził, no ale to, ta sprawa, że tak powiem, sprawy nie zamyka, bo Gazeta Wyborcza będzie pewnie jeszcze na ten temat mówić bardzo, bardzo dużo. No a skoro marszałek Kuchciński to i kolejna osoba, którą bardzo lubi, drodzy państwo, Gazeta Wyborcza, kto grozi śmiercią Aleksandrze Dulkiewicz, drodzy państwo. TVP Info i prawicowe media od wielu miesięcy prowadzą narrację, w której władze Gdańska są przedstawiane jako proniemieckie, a nawet niepolskie. Drodzy państwo, wiele tu się starać nie trzeba, skoro narracja władz Gdańska idzie w sukurs narracji niemieckiej, to takiej niemieckiej niekoniecznie z ostatnich lat, ale sprzed kilkudziesięciu lat wręcz. W związku z powyższym nie ma tu naprawdę potrzeby. Czy ktoś grozi Aleksandrze Dulkiewicz, coś jej grozi? Tego nie wiemy, tego artykuł w Gazecie Wyborczej nam nie tłumaczy, no ale tytuł nośny, prawda? Kto grozi śmiercią Aleksandrze Dulkiewicz, jakby wziąć polityków prawicy i sprawdzić, ile ostatnio, czy nawet w ostatnich miesiącach, ile razy grożono im śmiercią, to wyszłaby z tego pokaźna książka teleadresowa. No ale książek teleadresowych już nie ma, bo RODO i tak dalej. Co jeszcze? Rzepa, drodzy państwo, w Rzeczpospolitej ZUS ściga niby chorych. Nowa aplikacja pomaga urzędnikom identyfikować tych, którzy pracują, będąc na zwolnieniu lekarskim. Tysiące osób muszą zwracać zasiłki, głównie prowadzący działalność gospodarczą. No, czyli znowu dramat, znowu opresyjne. Państwo, ja mam taką prośbę, znam taką jedną sędzinę, która sobie poleciała, wzięła sobie L4 i, drodzy państwo, poleciała do, na spotkanie z panem Timmermansem, gdzie tam opowiadała, jaki to w Polsce jest zamordyzm, jak to ludzie, prawda, są wsadzani do więzień, jak to się niszczy sądownictwo i tak dalej. Potem się okazało, że ona była na L4, kiedy rozpoczęto postępowanie dyscyplinarne, wyjaśniające właściwie postępowanie w tej sprawie. No to się okazało, że jest wielki atak na sędziów, że wielka gehenna czeka bohaterów walki o praworządność, drodzy państwo. Więc polecam naprawdę pani sędzi ten artykuł, na pewno znajdzie coś dla siebie. No w opiniach oczywiście, że marszałek Kuchciński jest zły. Czasami tak przeglądam, drodzy państwo, Rzeczpospolitą i właściwie nie widzę różnicy między Gazetą Wyborczą a Rzeczpospolitą. No ale jaki pan, albo jaki pan, jacy panowie, taki krami. Ciekawa opinia, drodzy państwo, bo jeszcze czasem się coś zdarzy. No tak, Jurek Owsiak się zagalopował, pisze Jacek Nizin w Rzeczpospolitej. Nie sposób walczyć z hejtem na osobach publicznych, spoczywa wyjątkowa, wyjątkowa odpowiedzialność za czyny i słowa. No tak, pan Jurek Owsiak wyszedł sobie na scenę w ostatnim dniu festiwalu Pole Drogi, tam właśnie zaczął wykrzykiwać, kogo on pi, kogo on kto jest niedobry, kto jest niefajny i że prawda go, nigdy go nie zamknął, a nawet jak zamknął pana Jurka Owsiaka w więzieniu, nie wiem za co, no chyba, że coś już przewiduje w kwestiach swoich rozliczeń finansowych, ale do tego chyba jeszcze daleka droga, to nie wiem, ale już pan Jurek Owsiak jest niezwykle szykanowany, jakaś moda na szykanowanie. Nikt do kryminału nie trafił, nic się wielkiego nie dzieje, a tymczasem jest awantura na cztery fajerki. Co jeszcze, drodzy państwo, w gazetach? Drodzy państwo, wracamy do Kamila, drodzy państwo, Durczoka. No Kamil Durczok kupił wódkę 30 minut przed wypadkiem. To szokująca relacja świadków, co robił Durczok przed swoją słynną kolizją, drodzy państwo. No i z tego, jeśli wierzyć tym świadkom i wierzyć Super Ekspresowi, no to rzeczywiście sytuacja jest dość gruba, jak to mówi młodzież, ponieważ z tych zeznań wynika następująca kwestia. Tu cytuję świadka Superekspresu. Stał w kolejce, rozglądał się nerwowo wokoło, kupił tak zwaną małpkę, butelka wódki o małej pojemności, tutaj redakcja mówi, i schował ją do kieszeni w spodniach. Po wyjściu ze sklepu szedł do auta razem z młodą dziewczyną i psem. To był na pewno Kamil Durczok, wiele osób go widziało, mówi nam mężczyzna, który chce zachować anonimowość. I dalej, nasz rozmówca umiał odpowiedzieć na pytanie, czy Kamil Durczok pił alkohol, nie umiał oczywiście odpowiedzieć na pytanie, czy Kamil Durczok pił alkohol na stacji, czy nie pił. Drodzy państwo, zostawmy to na razie i łączymy się z panem Andrzejem z Gliwic, któremu udało się dodzwonić, korzystając z naszej wspaniałej aplikacji, do naszego studia Polaków. Witam, panie Andrzeju.
Halo, halo, słyszymy się? Dzień dobry, panie redaktorze. Nie słyszę głosu pana Andrzeja. Halo? Niestety. Widzę, że pan Andrzej jest. Witam, że... panie redaktorze. O, teraz pana słyszę doskonale. Doskonale teraz pana słyszę, panie Andrzeju. Zamieniam się w słuch. Halo, halo? O czym chciałby pan z nami porozmawiać? O czym chce pan rozmawiać, panie redaktorze? No, no to ja się zamieniam w słuch, ja jestem bardzo chętny na rozmowę na każdy temat, naprawdę, naprawdę. To jest państwa czas, państwa miejsce. Możecie mówić, o czym wam się żywnie podoba, ja będę również rozmawiał. To co, może coś zaproponuję? Panie redaktorze, tak? Możemy rozmawiać o każdym temacie, które są w Polsce. Dobrze, no to porozmawiajmy, jak pan sądzi, pójdźmy... Halo. Tak, tak. Ja pana słyszę, pan Andrzeju, dobrze. Halo, halo. No ja pana w tej chwili nie słyszałem, jakby mógł pan powtórzyć. Możemy rozmawiać na przykład o nadchodzących w październiku wyborach, halo? Jeśli pan ma... Możemy rozmawiać o nadchodzących wyborach, jeśli pan ma życzenie. Oczywiście, panie redaktorze. Co pan chce wiedzieć? Ja bym chciał wiedzieć, jak pan sądzi, czy wygra Prawo i Sprawiedliwość, czy szeroko rozumiana koalicja oczywiście obywatelska, tworzona przez Platformę Obywatelską, ale może z jakimś sojuszem, z sojuszem Lewicy Demokratycznej, zwanym obecnie Lewica Razem, bodajże się to chyba nazywa. Panie redaktorze, wygra Zjednoczona Prawica i to jest niemal pewne, natomiast z jakim wynikiem, miejmy nadzieję, że z taką większością, która pozwoli samodzielnie założyć rząd i kontynuować to, co się dzieje w tym kraju. Mnie na przykład zastanawia, czy jest w stanie Prawo... Natomiast nie uważam, żeby... Tak, tak, proszę skończyć myśl. Natomiast nie uważam, żeby Lewica zdobyła wystarczającą liczbę głosów, która pozwoli jej nawet wejść do Sejmu. O, no to rzeczywiście mocna, niezbyt dobra dla Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia i Adriana Zandberga teza, ale myśli pan, że sumując to takie, oczywiście nie da się sumować 1:1 tych wszystkich procentów, ale myśli pan, że nie ma takiego zapotrzebowania 10-11% na partię taką ekstremalną, lewicową, podkreślającą te kwestie LGBT i tak dalej, i tak dalej? Uważam, że jest zapotrzebowanie w Polsce na lewicę, ale na prawdziwą lewicę, taką, która łączy jednocześnie dbałość o byt socjalny ludzi, o tych ludzi najuboższych, najbiedniejszych oraz o to, o ludzi, którzy są w jakichś mniejszościach. Ale czy jest to zdecydowanie taka skrajna lewica potrzebna, łączona z barwami tęczy, nie mylić z tęczą biblijną, to tak. Niestety uważam, że nie ma takiego zapotrzebowania. Mm-hmm. A jak pan sądzi, co się stanie chociażby z Polskim Stronnictwem Ludowym, który chce iść w jakimś tam układzie, przebąkuje, mówi się raz tak, raz śmak oczywiście, ale czy przejdą ludowcy z Kukizem próg wyborczy? Jak pan uważa? Myślę, że dość szeroka reprezentacja takiego skrzydła, który reprezentuje Paweł Kukiz, jest potrzebna w Polsce, dlatego że on trochę równoważy wpływy, które są, jakby oceniając dzisiejszą współczesną politykę, to co się dzieje pomiędzy stroną rządzącą a opozycją, to Kukiz ma taki, powinien mieć przynajmniej taki wpływ łagodzący na te i nastroje między, panujące między tymi dwoma wrogimi sobie obozami. I myślę, że jest takie zapotrzebowanie, ale czy to jest PSL z PiS-em? Tu mam trochę wątpliwości. Może im się uda. Ja jeszcze się zastanawiam nad taką kwestią, dlaczego w takim razie zmarnowano taki potencjał, który jednak był w tym ugrupowaniu, bo to nie jest partia polityczna, nigdy nie była, ale w tym ugrupowaniu Kukiza, dlaczego to wszystko gdzieś się tak porozłaziło? Jak pan sądzi, obserwując polską scenę polityczną, gdzie leży powód właśnie tego, no, swoistego rozpadu ugrupowania, które, zgadzam się z panem, w 100% było w polskiej demokracji bardzo potrzebne? No niestety, ale nigdy pospolite ruszenie, a Kukiz zbudował takie ugrupowanie pospolitego ruszenia, nigdy nie może być trwałe. To nigdy nie będzie trwałe,
Dlatego skoro ich łączyło tylko, jak oni sami mówią, antysystemowość, to niestety, ale to nie było dobre połączenie dla nich. Nie mogło ich poscalić. Mm-hmm. No tak, to do tego chyba dochodziły takie kwestie ambicjonalne tych różnych liderów wewnątrz tej partii, prawda? Zawsze we wszystkich, gdzie są ludzie, tam zawsze będą ambicje. Drodzy państwo, no właśnie, to myślę, że na tych ambicjach niestety czas nam się już skończył. Mamy nadzieję, panie Andrzeju, że jeszcze się usłyszymy i zobaczymy. Bardzo panu dziękuję za pana diagnozę tego, co się dzieje w polskiej polityce. Proszę mi wierzyć, jest ona bliska bardzo wielu ludziom, ekspertom, którzy również w tym siedzą codziennie i również to obserwują. Tym bardziej bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Drodzy państwo, no właśnie, każdy z was może rzucić nam opinię, rzucić nam te argumenty, które bardzo często wpływają również na naszą pracę, są dla nas takim drogowskazem, pewną latarnią, która zawsze tym uczciwym dziennikarzom powinna przyświecać, czyli tam, gdzie idzie czytelnik, tam, o czym myśli czytelnik i to, co jest dla niego ważne. Drodzy państwo, na razie bardzo serdecznie dziękuję. Już za momencik kolejne gorące pytania telewizji w Polsce.pl do 15. O 15 znowu się z państwem spotkam, z moimi gośćmi telewizji w Polsce.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia. Sponsorem programu był PKN Orlen. Napędzamy przyszłość.